Siemanko mordeczki, ja jestem Weskin, a w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak dodać sobie nowe modyfikacje do broni, którą wcześniej już używaliście, także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, ten sposób po części wiąże się też z nową metodą duplikacji, także jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to serdecznie was tutaj zapraszam. Tutaj skupimy się tylko na modyfikacjach, także po części powiem też to samo, co mówiłem właśnie w tej metodzie duplikacji. Między innymi znajdujemy się właśnie na wieżowcu budynku VNC, dokładnie jesteśmy na samej górze i naszym celem będzie wylądowanie tutaj na ten dźwig. Dlaczego tutaj? Ponieważ tam jest takie sekretne wyzwanie. Czyli co? Ja jestem teraz na dachu i lądujemy sobie znowu tutaj na ten dźwig. Polecam odpalić paralotnie i kierujemy się tutaj właśnie w to miejsce. Gdy już sobie wejdziemy, to schodzimy trochę niżej i tu będziemy mieli takie grzyby. Jeżeli ktoś tych grzybów nie będzie miał w takiej ilości, to po prostu będziecie musieli kliknąć sobie tutaj ten przycisk i będziecie musieli troszeczkę potrzymać, ponieważ te grzyby będą co chwilę nam rosły. Gdy już sobie urosną do takiego stopnia, to będziemy mogli wykonać stare wyzwanie, które nazywa się Baba Jaga, czyli po prostu lecimy sobie na miotle. Gdy nasze wyzwanie się rozpocznie, będziemy musieli dolecieć do najbliższego magazynu. I ja bardzo często leciałem sobie do stacji elektrycznej, więc polecam sobie ją tutaj przejąć i po prostu w momencie, kiedy to wyzwanie się rozpocznie, to polecić sobie właśnie tutaj do tego punktu, do naszego schowka. Druga rzecz jest taka, żeby ustawić sobie broń, której chcemy nadać nowe modyfikacje. Ja tutaj, jak widzicie, mam knockouta, także tutaj tego knockouta sobie wrzucimy, ponieważ jemu akurat chcę zmienić sobie modyfikację. Gdy już to wszystko mamy, rozpoczynamy wyzwanie i teraz róbcie to samo, co ja. Czyli rozpoczynamy sobie wyzwanie, lecimy sobie w lewą stronę. Tutaj często przytrzymuję jedynkę, daję puste pole i spadamy. Spadamy, ponieważ tam jest oczywiście nasz magazyn. Szybka paralotnia i staramy się wycelować właśnie w to miejsce, gdzie znajduje się ten nasz schowek. Czyli jest to oczywiście tutaj. Hops. Jak widzicie, wyzwanie cały czas trwa. My sobie teraz idziemy do skrytki i chowamy naszą broń, której chcemy zmienić modyfikację, do schowka. Jak widzicie, knockouta już schowałem, także teraz sobie zamykam i anuluję wyzwanie. Wyzwanie jest zakończone i teraz tak, słuchajcie. Wchodzimy sobie do ekwipunku i jak możecie zauważyć, pojawił mi się knockout. Pojawił mi się knockout, który już nie ma żadnych modyfikacji, ale dodatkowo ja polecam jeszcze kliknąć F, żeby go upuścić. Teoretycznie tej broni nie powinniśmy mieć, ponieważ jak zapewne pamiętacie, włożyliśmy ją do schowka, ale teraz gdy sobie tą broń upuściliśmy i wyjdziemy z tego, to możecie zauważyć, że właśnie ten knockout nam się tutaj pojawił. Teraz go podnosimy. I zobaczcie, ta broń nie ma już żadnych modyfikacji. Nie ma już żadnych modyfikacji, więc możecie bez problemu nadać jej nowe modyfikacje. Ale zanim dodacie nowe modyfikacje, to jeszcze będziecie musieli coś zrobić. Między innymi będziecie musieli wyjść do menu i wejść z powrotem, ponieważ jeżeli od razu byście nałożyli modyfikację, to jest szansa, że gra wam się skraszuje i po prostu cały niezapisany postęp wam się usunie, więc polecam najpierw wyjść z gry i potem wejść z powrotem. Dzięki temu będziecie mogli na spokojnie sobie te modyfikacje dodać. Wróciliśmy do gry, przeteleportowało nas na wieżowiec VNC. Teraz wchodzimy sobie w ekwipunek. Możecie zobaczyć, że cały czas mam tutaj knockouta. Klikamy sobie oczywiście modyfikuj. No i co? Dodamy sobie tutaj modyfikację. Ja tutaj najczęściej daję podstawowe obrażenia. No i hops, modyfikacja wyszła, także tutaj też możecie sobie wybrać jakiekolwiek chcecie modyfikacje. Ja akurat sobie wezmę iskrę i do tego może jeszcze ogień, żeby było ciekawie. Hops. No i widzicie, modyfikacje się pojawiły, większa trwałość, większe obrażenia. No i dzięki temu właśnie zresetowaliście sobie modyfikacje. To tyle ode mnie w tym filmie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję wszystkim wspierającym. Słyszymy się w kolejnych filmach, także trzymajcie się i do następnego.